bardzo sprytnie. A jeszcze jeśli mogę coś powiedzieć, dobrze, bo tu padło też oskarżenie trochę pod kątem dziennikarzy. Ja też widzę niestety sposób pracy wielu moich kolegów, szczególnie młodszych, że oni pracują, też to powtórzę, w takich bardzo mocno infantylnych warunkach. Ja też z przykrością stwierdzam, że byłem kiedyś reporterem sejmowym i funkcjonował kiedyś stolik, funkcjonuje on do dziś, ten stolik w Sejmie, tylko mam wrażenie, że dyskusje przy tym stoliku w latach 90. były zupełnie inne niż są prowadzone dziś. I niestety jest też tak, że my wszyscy chyba na tej sali chcieliśmy bardzo, żeby w mediach publicznych nie pracowali, przynajmniej w większości ci dziennikarze, którzy pracowali przed 80. którymś tam rokiem, prawda, w mediach, bo chcieliśmy, żeby to była nowa jakość, ale ta nowa jakość to też jest wiek, wiek, który się bardzo mocno obniżył. Dziś jest tak, że bardzo wielu kolegów z branży to są ludzie, którzy mają po 20 kilka lat, którzy ani o świecie, ani o polityce, ani o wielu mechanizmach, które rządzą światem, nie wiedzą, a stoją i mówią różne rzeczy i wiele osób im no, ufa, a myślę, że to też może musimy przejść przez pewien czyściec, żeby za jakiś czas było troszkę lepiej, żeby ci ludzie okrzepli, dojrzali i mogli być bardziej wiarygodni niż są dziś. Dziękuję. Dziękuję. Panowie bardzo sprytnie ominęli moje pytanie. Skupiliście się raczej na psychologii, na pewnych, na pewnej kondycji mediów, szczególnie papierowych i telewizji. Ale chciałbym, żebyśmy powrócili do próby odpowiedzi na pytanie, czy po pierwsze z czego wynika ta kondycja obecna. To, że jesteśmy tutaj, rozmawiamy o mediach, o tym, że one mają w pewien sposób negatywny wpływ na sferę publiczną, na politykę. I być może spróbowali znaleźć odpowiedź na pytanie, czy istnieje możliwość pogodzenia tego napięcia, które tu występuje szczególnie między panem Krzysztofem a panem Arkadym, to znaczy tych słupków, które determinują działania dziennikarzy i ich szefów, z tym, żeby media były pewnym nośnikiem jakiejś kultury narodowej, jakiejś głębszej analizy, przede wszystkim prawdziwej analizy, takiej, która powie jak jest, a nie jak się wydawcy wydaje, czy komukolwiek się wydaje. Można. To może zacznijmy od tego, że w gruncie rzeczy my nie mamy do czynienia z konfrontacją mediów, tylko mamy do czynienia z konfrontacją aparatu propagandowego z mediami, no, z przedsięwzięciami, które próbują spełniać rolę misyjną i medialną. Ja zaczynałem swoją pracę zawodową w PRL-u. Widziałem jako człowiek dorosły też, co robi dziennik telewizyjny, co robią gazety ówczesne. Oczywiście jestem jak najdalszy od porównywania trzeciej RP do państwa totalitarnego. Tym niemniej, jeżeli chodzi o tą sferę tak zwaną medialną, to dzisiejsze ostrzeliwanie propagandowe przypomina mi tamte czasy. No, przepraszam bardzo, ale może młodzi ludzie się zdziwią, ale to tak, jak włączam TVN czy Polsat, co robię coraz rzadziej, to tak jakbym włączał dziennik telewizyjny ze spikerem w mundurze kiedyś, prawda? I tylko zauważmy jedną rzecz. Obroną NATO jest budowa instytucji obywatelskich. Te instytucje obywatelskie, takie jak na przykład ta konferencja dzisiejsza lub Kongres Mediów Niezależnych, który też się dzisiaj odbył równolegle. Te instytucje obywatelskie muszą tylko pamiętać też i politycy, w których interesie jest to, żeby powstawały te instytucje, muszą pamiętać, że o ile tamci to jest karne wojsko, bo oni realizują scenariusz propagandowy, to my jesteśmy pospolite ruszenie. I tu każdy zupak, wódz, hetman niedoszły ma swoją wizję, swoje poletko, swoją buławę, mniej czy bardziej zasłużoną i jest panem na zagrodzie i równym wojewodzie. No ale taki jest nasz koloryt, inny nie będzie, a powiedzmy sobie szczerze, że z punktu widzenia polskiej racji stanu, a tym tą polską racją stanu kieruje się opozycja, która próbuje zatrzymać rozwój polityczny tego kraju, który no, na naszych oczach traci swoje szanse, że
w interesie polskiej racji stanu jest właśnie ten pluralizm, że nie jest istotne, czy, przepraszam, panie prezesie, że znowu się do pana odwołam, nie jest istotne, na ile kto kocha lidera Kaczyńskiego, jest istotne, żeby myślał o rozwoju Polski. Ja wiem, ty swoje myślisz na ten temat, ale masz swoje zdanie w tej kwestii, ale pomijając to, to jest... I w związku z tym każdy, kto myśli o tym, żeby Polska się rozwijała, kto myśli w kategoriach polskiej racji stanu, nawet jeżeli błądzi, jest naszym sojusznikiem. A ja widzę w naszych tych mediach, które starają się wypełniać misję, cały czas podkreślam, widzę tendencję do tego u niektórych kolegów, żeby się zamykać, żeby, jak to napisał Robert Mazurek złośliwie, być gwiazdą trzeciorzędnej wielkości, tak, gdzieś na... z Odzysku, o, chyba tak to nazwał, tylko, czyli być królem piaskownicy na małym podwóreczku. Nie. Nie, przyjmijmy my sami, skoro walczymy o wolność słowa i o pluralizm mediów, przyjmijmy, że jest naturalny pluralizm na prawicy i na centrum. I nikt nie może sobie rościć prawa do tego, że on trzyma jest strażnikiem tej pieczęci najświętszej. I jeżeli to będziemy pamiętać i budować instytucje obywatelskie, to stworzymy opinię publiczną, bo w tej chwili nie mamy opinii publicznej, mamy opinię medialną, a opinia medialna jest propagandowa. Dziękuję. Jeszcze krótkie ad vocem a propos tej oglądalności. Znaczy, to jest rzeczywiście, to jest jasne, że programy, które są mniej oglądalne, mają mniejsze szanse z tymi, które są bardziej oglądalne. Natomiast właśnie jedną z dróg do uzdrowienia sytuacji jest coś, do czego co jakiś czas się wraca i od czego nie uciekniemy prawdopodobnie. To jest to, żeby pomyśleć jednak o mediach publicznych, które się kierują trochę innymi priorytetami, które z założenia zakładają, że mają po prostu programy o proporcjonalnie niższej oglądalności, co nie znaczy, że nie są bardziej opiniotwórcze, czy nie wpływają, czy nie zmieniają rzeczywistości. Nawet jeśli ogląda je 1/3 widzów niż jakiś inny program. Czy to jest po prostu ten fetysz oglądalności po prostu trzeba zmienić, a nie da się go oczywiście zmienić w takiej sytuacji, jaki jest, kiedy TVP SA utrzymuje się wyłącznie z reklam, ja to rozumiem. Natomiast to trzeba zmienić, to jest w ogóle fundament, od tego trzeba w ogóle zacząć. Tak samo jak nic się nie zmieni w telewizji, w mediach regionalnych, publicznych, jeśli one będą nadawały przez 15 minut dziennie, bo nie wiem, czy Państwo sobie zdajecie sprawę, jak wygląda program informacyjny w tej chwili w telewizjach regionalnych. Ja trochę teraz skarykatyzuję, w karykaturze to przedstawię, ale jest tak, że jest jeden news zrobiony i przez 5 minut najpierw prowadzący opowiada, że będzie za chwilę news. Potem jest ten news, potem zaprasza się autora tego newsa, on opowiada o tym, jak tego newsa robił, a na końcu jest jeszcze rozmowa z widzem, czy mu się ten news podobał. Bo nie ma pieniędzy po prostu, bo jest na tyle, żeby wysłać kamerę w jedno miejsce i zrobić jednego newsa. No to w ten sposób po prostu no nie da się nic zrobić. To musi, znaczy poprawa jakości może nastąpić tylko, jeśli nastąpi zmiana w ogóle sposobu funkcjonowania tych mediów publicznych. No i druga droga jest jedna, nie ma innej. To znaczy trzeba po prostu wrócić do źródeł i do tego zapytać sobie, czym jest nasz zawód, znaczy co my mamy robić, bo założenie, że informacja jest wszędzie w tej chwili dostępna, bo panuje taka opinia, że no w ogóle dziennikarze to właściwie no, ta słynna metafora z dorożką, prawda, że my to już tacy dorożkarze i trzeba nas odstawić na bok, bo teraz właściwie każdy jest autorem informacji, każdy jest dziennikarzem, każdy produkuje tę informację. To jest jakiś absurd. To jest jakiś absurd. Jeśli ludzie nie będą mieć podstawowych informacji, to nie będą w stanie podejmować racjonalnych decyzji. Jeśli mamy do czynienia z tak gigantyczną aferą, jaka jest w tej chwili z pieniędzmi na e-administrację, jest przekręt, który po prostu przekracza wszelkie możliwe wyobrażenie, a on 10 lat po Rywinie praktycznie przechodzi bez echa i nic się na ten temat specjalnego nie dzieje, to ja nie widzę innego wytłumaczenia, jak tylko to, że ludzie po prostu ten news nie dotarł. Ludzie po prostu z tego sobie nie zdają sprawy, co to jest. Jakiego rodzaju... Jak pan mówi o powrocie do źródeł, to ma pan na myśli zmianę postaw, zaczynanie od siebie, czy jakieś strukturalne działania? Znaczy jest tak,
sukces, że chodzi o edukację sukces, dziennikarzy. Tak. Nie, nie, to znaczy ja myślę, że po prostu trzeba trochę przyjąć inne założenie warsztatowe. To znaczy trzeba zrezygnować z założenia, że ludzie nie chcą informacji, tylko chcą wyłącznie infotainmentu. Moim zdaniem ludzie potrzebują też rzetelnej informacji. Ja bym przeprowadził taki eksperyment i zrobił program informacyjny, który jest informacyjny, a nie infotainmentowy i zobaczymy, co będzie. I zakładam, że jeśli mają ludzie infotainment w TVN-ie i w Polsacie, to jak będą mieć w telewizji publicznej normalne informacje, Krzysztof kiwa głową, więc chyba podziela mój pogląd, to będą to oglądać. I telewizja publiczna wygra tą konkurencję. Dziękuję. Arkady Rzegocki. Rzeczywiście nasz punkt wyjścia jest dość trudny i to dobrze, znaczy zdajemy sobie z tego sprawę, to jest jakby niezwykle istotne, bo rzeczywiście polskie czytelnictwo od wielu lat nie mogło równać się z czytelnictwem innych wielkich krajów europejskich, nie wiem, z Anglikami, czy Francuzami, czy Niemcami, więc ten spadek jest jak gdyby jeszcze bardziej tutaj widoczny. No i no, ale to właściwie nie tłumaczy wszystkiego, znaczy to pokazuje, że i państwo, i media publiczne mają niezwykle ważną rolę do odegrania właśnie w kształtowaniu i postaw, i wiadomości, i zwiększania wiedzy obywatelskiej. I tutaj są właśnie dwie takie główne ścieżki, które zostały już tutaj zarysowane. Znaczy pierwsza to jest właśnie poprawa mediów publicznych, która przy zmianie politycznej może nastąpić, a druga to jest ta praca, którą wykonujemy od dziesięcioleci. Ale szczególnie lata 90. nadają tutaj pewną nadzieję, to znaczy działalność obywatelska, szeroko rozumiana, czyli tworzenie środowisk obywatelskich, tworzenie mediów niszowych, tworzenie portali internetowych, które mają coraz większe znaczenie, tego typu debata. No jednak lata 90. w moim przekonaniu dają tutaj wielką nadzieję, bo jak przypomnimy sobie dominujące poglądy wówczas i nieobecność bardzo wielu idei i postaw, no to XXI wiek wygląda o niebo lepiej w moim przekonaniu, więc to są takie dwie niezwykle istotne drogi. Ta droga oczywiście pracy u podstaw to jest droga, która przypomina nam wielką pracę, którą wykonała Endecja na przełomie XIX i XX wieku. I wydaje się, że my trochę zapominamy, że przeszliśmy wielką katastrofę, że II wojna światowa i okres PRL-u to z tego nie wyszło społeczeństwo w stanie zupełnie normalnym, że IPN wylicza, że po II wojnie światowej tylko niecałe 10% ludzi z wyższym wykształceniem pozostało na ziemiach polskich. W związku z tym to są takie rzeczy, które musimy nadrobić i które się dzieją, ale z całą pewnością w za małym stopniu, a media, w szczególności media publiczne, mogłyby tu w dużo większym stopniu pomóc. Dziękuję. Teraz ja, tak? Pan Piotr Zarembach. Dziękuję bardzo. No ja powiem w ten sposób, znaczy ja mam wrażenie, że ja trochę już mówiłem wbrew temu upomnieniu groźnemu pana, że na temat jakichś tam powiedzmy cząstkowych recept czy remediów, no mówiłem o mediach publicznych, zresztą nie jeden, mówiłem o nawet o dość egzotycznym dla nas w tej chwili pomyśle dotowania gazet, więc jakby no zakładam, że być może ta sytuacja, jaka się wytwarza, jest polem dla jakichś no ordynaryjnych rozwiązań, które w tej chwili nam się nie mieszczą w wyobraźni. Choć powiadam, no to oczywiście miałoby w warunkach polskich bardzo też i kontrowersyjne strony i myślę, że opinia publiczna dzisiaj nie jest na takie rozwiązania gotowa, a bałbym się tutaj faworytyzmu. No, to, co mówi Piotr Legutko o tej aferze, o tym, że afera, wielka afera nie znajduje oddźwięku. No, tu są trzy powody. No, pierwszy powód, przechył polityczny części mediów. Drugi powód, słabość ekonomiczna mediów. One naprawdę nie są w stanie często. Ja wiem, że to śmiesznie brzmi, bo profesor Geremek powiedział, że Gazeta Wyborcza nie była w stanie dojść do sedna afery Rywina, bo najprawdopodobniej miała za mało pieniędzy i ludzi. I to było oczywiście wtedy słusznie po naszej stronie obśmiane. Natomiast w tej chwili trochę tak z mediami jest. Ja na przykład jestem uczestnikiem dużego sukcesu, jakim jest tygodnik. Uważam, że on powstał praktycznie z niczego, prawie z tygodnia na tydzień. Ale na przykład Dziennikarstwo Śledcze nie jest już naszą mocną stroną, bo my musimy każdy tekst skończyć w 2-3 dni. My nie możemy robić, nas nie stać na to, żeby na przykład parę tygodni drążyć jakąś historię. No jeżeli nie stać nas, to jakby też nie jesteśmy w stanie tej władzy zrobić jakiejś szczególnej krzywdy. No i jest trzecie niebezpieczeństwo. To jest niebezpieczeństwo takiego silnego sfragmentaryzowania opinii publicznej, że właściwie nie przebija się żaden komunikat. Znaczy każdy mówi wyłącznie do swoich. To znaczy, krótko mówiąc, prawicowe medium ogłasza, że jest afera, ale właściwie poza prawicowymi, przekonanymi już zwolennikami tej opcji nikt inny nie przyjmie tego do wiadomości. No wszyscy inni mówią jak to. I tu internet paradoksalnie odgrywa też trochę negatywną rolę. Internet ożywia debatę, ale ją bardzo fragmentaryzuje. Macie państwo
do czynienia z gigantycznym rozproszeniem. Tam nie ma skoncentrowanej opinii publicznej. Gazety przy wszystkich swoich gigantycznych wadach dawały większe zogniskowanie opinii publicznej. A teraz czym pokładam nadzieję? No, może być też tak, że oczywiście zaczną powstawać jakieś nowe typy mediów. No, że na przykład portale internetowe, pan już o tym przed chwilą wspomniał, no, staną się, w tej chwili są słabiutkie, one są ekonomicznie słabiutkie, ale być może one staną się, one zastąpią gazety. One wyjdą naprzeciwko nawykom czytelniczym. Mnie się to strasznie nie podoba, ale młodzi ludzie no, podobno nie mogą już inaczej czytać, jak tylko w internecie. Prawda? Ale one staną się, będą coraz silniejsze, będą miały reklamodawców, będą miały jakieś własne źródła finansowania, zaczną prowadzić również normalną działalność informacyjną i dziennikarską. Takie już próby zresztą się pojawiły, tylko no, one są raczej z nieprzyjaznej nam strony. No, Tomasz Lis w swoim portalu, którym zresztą formalnie kto inny kieruje, to pan Machała, zatrudnia 20 osób. No, dla mnie reprezentanta innego portalu w polityce.pl to jest w ogóle jakaś egzotyczna wieść. No, my robimy w parę osób ten portalik i robimy to poza swoimi innymi zajęciami. Prawda? A zdaje się, że im dorównujemy. No, to nie chcę tutaj jakby prowadzić licytacji, może nawet trochę ich jeszcze nie doganiamy, ale się zbliżamy. No a to jest biurokratyzowana struktura z etatami, z jakimś tam miejscem i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja marzę o tym oczywiście, żeby takie media silne, internetowe się pojawiły. No i na koniec jeszcze jedna uwaga, Krzysiu, do ciebie, bo wszystkim się zgadzam, tylko no... I mnie na prawicę na początku lat 90. pociągnęły dwie rzeczy. Po pierwsze, poglądy niektórych polityków, nie ukrywam, że także obecnego tutaj, którego wtedy poznałem, będąc młodym dziennikarzem, kompletnie zielonym, mającym sieczkę w głowie, ale pociągnęła mnie ta atmosfera wolności. Znaczy nam, my nie staniemy się na szczęście nigdy sektą i dobrze. No i wydaje mi się, że z tego się powinniśmy cieszyć. Jeżeli organizatorzy nam pozwolą, to jeszcze o roli mediów typu portale internetowe czy radiostacje, a więc takich mediów, które tworzą to zaplecze dla wolności słowa w krajach, gdzie jest albo dyktatura, albo poważnie jest zaburzony ład medialny, takich jak Stany Zjednoczone kiedyś, gdzie w internecie i w niszowych radiach się rozwijała ciekawsza dyskusja, były materiały śledcze, tak jest w Rosji, w wielu innych krajach. Za chwilę, jeżeli będziemy mieli jeszcze 10 minut. Krzysztof Ziemiec. To ja chciałbym pójść pod prąd trochę tak jak pan Krzysztof Czabański, a zostać w tym zasięgu radia i telewizji, bo to są media mi najbliższe. I parafrazując słowa Kuronia, nie palcie komitetów, tylko twórzcie swoje. Zobaczmy, co stało się z próbami utworzenia innych stacji, prawda, czy radiowych, czy telewizyjnych. Telewizja Puls. Dwa razy próbowała coś zrobić i dwa razy kończyło się to wszystko wielką klapą. Nie ma ani pierwszego Pulsu, ani drugiego Pulsu, w którym ja miałem przyjemność przez prawie rok pracować. Plany były bardzo duże, bardzo ambitne, wyszło jak zwykle. To samo się Radia Plus, no, kapitalna możliwość, zobaczmy. Utracona z własnej woli, śmiem podejrzewać, niestety. Więc tutaj też czasami myślę, warto się uderzyć we własną pierś. Mówili panowie też, Piotr Legutko mówił o naszej roli. Ja zgadzam się, że ta nasza rola dziś jest coraz słabsza, że tak jak w ogóle życie chyba spsiało, tak i spsiało też dziennikarstwo i zawód i misja i rola. Dziś już nie jest to tak zawód poważany, jak jeszcze był kilka lat temu. I myślę sobie też, że to jest tak, że dziennikarze chyba nie są bardziej konformistyczni niż inne grupy zawodowe, ale może w dziennikarstwie to widać bardzo wyraźnie. W sytuacji, kiedy, a miałem też okazję o tym powiedzieć kiedyś w wywiadzie, właśnie to uważam, że w sytuacji, kiedy wielu młodym osobom wisi nad głową nie jeden kredyt, a dziś życie bez kredytu często dla niektórych jest po prostu niemożliwe, to ta osoba jest w stanie zrobić bardzo wiele, niemal zaprzedać się diabłu, tylko po to, żeby ten kredyt spłacić. Nie chcę nikogo oskarżać, no tak jesteśmy skonstruowani. Druga sprawa, takie chyba też nadganianie tego, o czym tu pan mówił, nadganianie tych wielu lat straconych, tych, których no, nie było nam, to są dwa pokolenia albo i trzy stracone i my musimy teraz od tych 20 kilku lat nadganiać to wszystko, co nie było dane naszym rodzicom. I to jest też trochę tak, że dziś dziennikarze, może to jest bardziej jaskrawie widoczne, gonią za tą umownie do nazwy sytością, której nie mieli w życiu no, dziecinnym, prawda? Widzieli, że rodzice tego nie mają, więc oni dzisiaj to mogą mieć, więc będą gonili czasami na skrót. Niestety, z przykrością to stwierdzam. Kolejna rzecz właśnie, dzisiaj jest bardzo utrudniony rozwój innych mediów, bo dziś cały czas media funkcjonują w tym obszarze właśnie Krajowej Rady i tych koncesji. Zobaczmy, że od lat nie powstała żadna stacja telewizyjna, inna, od lat nie powstała żadna stacja radiowa, bo tych koncesji nie ma. W sytuacji, kiedy to życie jest koncesjonowane, myślę, że jest
no, bez szans, żeby na tym rynku medialnym powstała jakaś silna stacja, czy telewizyjna, czy radiowa, która byłaby inna od tych, które są dzisiaj wiodące. I wydaje mi się właśnie, że internet jest dzisiaj czymś takim, co bardzo silnie się rozwija. Zgadzam się z Piotrem, że internet trochę też się polaryzuje i bardzo się brutalizuje, co jest, ja już często nawet nie zaglądam do opinii internautów, które są bardzo ciekawe czasami, ale z reguły jest tak, że powiedzmy bardzo ciekawy twój wpis w polityce.pl jest potem komentowany w tak kloaczny sposób, że nawet ja nie chcę do tego zaglądać, bo to nie ma nic wspólnego z ciekawą analizą Piotra czy innych dziennikarzy piszących w portalu w polityce.pl i w wielu innych portalach również. To jest bardzo smutne i też bardzo wiele mówi o nas, że często nie, to co ja powtórzę trochę, często dziś odbiorcy mediów wcale nie potrzebują obiektywizmu, wcale nie potrzebują dążenia do prawdy, tylko potrzebują prawdy, na którą czekają. Jedynie, która dla nich jest słuszna. Jeśli coś jest pod prąd, to od razu wylewają wiadra pomyj albo tego nie czytają. No i tyle, nie chcę się przedłużać. Idźmy do przodu.